spotkałam się i jestem zaskoczona ilością ludzi, która dzisiaj się pojawiła na stadionie, na trybunach. Powtarzam to już po raz enty. To jest dla nas, dla olimpijczyków, największa nagroda, jaką moglibyśmy sobie wymarzyć po igrzyskach. Pełen stadion ludzi. To jest coś najpiękniejszego, o czym ja marzyłam przez całe swoje życie, startować na polskiej ziemi, przed polskimi kibicami. W tak cudownej atmosferze. Jestem niesamowicie wdzięczna każdej osobie, która tutaj dzisiaj przyszła. Cieszę się, że możemy wspólnie świętować tak cudowną imprezę. Pamięć o Kamili. Żegnać dzisiaj trójkę naszych przyjaciół, fantastycznej ikony sportu, królowej sportu, polskiej lekkiej atletyki. Cudownie jest dzisiaj dzień, naprawdę. Co prawda z początku nie potrafiłam się w tym odnaleźć, ale też troszeczkę inne powody skutkowały moim roztargnieniem w pierwszych kolejkach, ponieważ mam duży problem z barkiem, okazało się, że w jednym z mięśni jest dziura. To się nie zaleczy, samo się na pewno nie zagoi, więc na szczęście jestem w dobrych rękach pod opieką profesora Lubitowskiego. Także już mamy plan opracowany na przyszłe tygodnie. Mimo wszystko, niesamowicie się cieszę, że udało mi się przełamać 60. Dało to wygraną, ale to dzięki kibicom. Oni mnie zmotywowali, ich obecność, ich doping, ich wybijanie rytmu mojego rozbiegu. To wszystko dzisiaj naprawdę zagrało idealnie. Bardzo, bardzo dziękuję.